Turyści spędzający swój czas w Kuźnicy mieli okazję zapoznać się z atrakcjami Wejherowa. Miasto wystawiło tam swoje promocyjne stanowisko, do którego przyłączyli się także przedstawiciele jednego z salonów samochodowych, którzy promowali m.in. korzystanie z kamperów. W poniedziałek przy nadmorskim szlaku w Kuźnicy zobaczyć można było wyjątkowe stanowisko, a przy nim przedstawicieli Wejherowa, którzy zachęcali do odwiedzenia tego miasta. Spotykamy się z turystami, zachęcamy ludzi do tego, żeby przyjechali do Wodnych Ogrodów. W Wodnych Ogrodach już w tej chwili kilkadziesiąt tysięcy osób było. Natomiast co się okazuje, że całe mnóstwo osób przyjeżdża z Półwyspu Helskiego, przyjeżdża z Trójmiasta. Dlatego też teraz celujemy z kampanią promocyjną, gdzie reklamujemy miasto Wejherowo, reklamujemy Wodne Ogrody, no i spotykamy się z bardzo dużym zainteresowaniem. I nie ma się co dziwić, bowiem często turyści szukają dla siebie innych rozwiązań na spędzanie czasu, nie tylko leżąc nad wodą, ale na przykład podróżując po całym regionie, w tym także do Wejherowa. Dlatego też razem z przedstawicielami miasta w Kuźnicy pojawili się przedstawiciele wejherowskiego salonu samochodowego, którzy nie tylko przedstawiali swoją ofertę aut, ale także zachęcali do korzystania podczas urlopu z alternatywnego sposobu podróżowania. Tutaj mamy kampera, którego można zobaczyć, z przodu są stoliki, można rozwiązać różnego rodzaju quizy, zgarnąć pewne gadżety. Wydaje mi się, że w czasach po-covidowych ludzie dostrzegli właśnie pewną niszę na rynku i zaczęli chętnie korzystać z tego typu rozwiązań, żeby uniknąć sytuacji z szukaniem noclegu. Tutaj temat jest załatwiony, można wypoczywać na dziko, korzystać z dobrodziejstw natury, na przykład w tym miejscu na Półwyspie Helskim. I być niezależnym. Taka forma wypoczynku ma coraz więcej swoich amatorów, także dlatego, że coraz łatwiej jest taki pojazd po prostu wypożyczyć. Jeżeli chodzi o przystępność, to myślę, że to jest temat dla każdego, dla rodzin. Jeżeli ma się więcej niż dwójkę dzieci, tak, szerokie grono znajomych, fajnie jest spędzić czas na łonie natury. A przy okazji daje to możliwość zawitania także do Wejherowa, którego atrakcje cieszą się coraz to większym zainteresowaniem. Więc no, w sposób już niechybny i nieunikniony w interesie miasta jest to, żeby je przedstawić i mieszkańcom Trójmiasta, i turystom z głębi Polski i zagranicy. Zainteresowanie jest niesamowite. A to oznacza, że w przyszłości można spodziewać się więcej tego typu akcji i być może spotkać przedstawicieli Wejherowa także w innych miejscach.